Pragnę nadmienić, że nasze spotkanie niszowym to nie jest jednak. Widzimy pełną salę. Ja jeszcze o tym wkroczeniu też, bo to jest rzeczywiście bardzo wdzięczny temat. No tak wkroczyli, że dokroczyli rzeczywiście na Białostoczyznę, ale propaganda szalenie dzisiaj jeszcze obecna, wyrugowała właśnie te i 17 września i wyrugowała prawdziwe oblicze roku 44-45. Znamienny jest stosunek dzisiejszej Rosji putinowskiej do obu tych wydarzeń, bo 17 września po prostu nie ma. Oni tego wyzwolenia nie uznają dzisiaj. Wtedy rzeczywiście twierdzili, że nas wyzwolili, ale ten fakt został głęboko zakryty. Dlaczego dzisiaj nie uznają, że nas wyzwolili 17 września? No dlatego, żeby nie wpisywać się w kontekst wojenny, nie wpisywać się w kontekst Hitlera. Wyzwolenie ma być dopiero wyzwolenie Polski, ma być dopiero rok 1944, czyli mamy styczeń. Od tego momentu Armia Czerwona wkracza na przedwojenne tereny Rzeczpospolitej, czyli po prostu je okupuje. Od tego momentu zaczyna się krwawa okupacja. I teraz kwestia, żeby odnieść też to do spraw współczesnych, które mi się wydają szalenie ważne. W momencie, kiedy podnosimy kwestię odszkodowań od Niemiec, dlaczego takiego samego roszczenia nie zgłosimy pod adresem Rosji? Dlaczego mamy pomijać, drodzy Państwo, eliminować jeden człon, czyli płacić, znaczy domagać się odszkodowań tylko od Ribbentropa, tylko od Hitlera, a nie domagać się takiego samego roszczenia od Mołotowa i od Stalina? Nie rozumiem tej logiki. To jest ahistoryczne. Nie ma logiki. Wydaje mi się, że jest to ważny postulat pod adresem naszych włodarzy. Da? Jeżeli powiedzieli A, to powinni też powiedzieć B. Tym bardziej, że okupacja sowiecka, bo tak ją chyba wszyscy definiujemy, trwała jednak znacznie dłużej, czyli de facto od roku 1939 do roku 1989 przynajmniej, bo jak wiemy, mamy wojska sowieckie, które wyjeżdżają, odkraczają, można powiedzieć, w roku 1993 ostatecznie, no a wpływy sowieckie przecież wciąż u nas trwają, więc to są dziesięciolecia różnych represji, zbrodni, gwałtów, kradzieży, które zafundowali nam Sowieci i ich polscy kolaboranci. Za to też powinniśmy domagać się odszkodowań. Tutaj oczywiście istnieje pewna różnica między w sytuacji prawnej, między tym, czego możemy się spodziewać po Niemcach i Sowietach, bo z Niemcami byliśmy w stanie wojny, z Sowietami niestety nie, zawdzięczamy to temu, co mówiłem, czyli fatalnemu rozkazowi Śmigłego Rydza. Z Sowietami nie walczyć. I to do dzisiaj de facto skutkuje, ale myślę, że solidny brukliński prawnik z tym też by sobie poradził. Tak? I moglibyśmy wyegzekwować takie reparacje wojenne również od Sowietów, ale na tym nie koniec, bo są przecież różnego rodzaju odszkodowania, restytucje mienia zagrabionego, zniszczonego. To są dziesięciolecia upokorzeń, sprowadzenia Polski do roli pariasa Europy. Czy za to nie należą się odszkodowania od Putina? I jeszcze jedna kwestia, jeśli poruszamy się w kręgu odszkodowań, ale też kwestii ukraińskiej. To mi się wydaje też szalenie istotne, a jest pomijane całkowicie. Przecież mieliśmy trzecie ludobójstwo dokonane na Polakach w XX wieku. Z jednej strony z rąk niemieckich nazistów. Dwa,
sowieckich komunistów, 3 ukraińskich nacjonalistów. I faktem jest, że państwa ukraińskiego wtedy nie było. Ale te organizacje, które owego ludobójstwa się dopuściły, czyli OUNUPA, walczyły o restytucję państwa ukraińskiego. I to państwo się restytuowało. Dzisiaj istnieje. I dzisiaj to państwo odwołuje się właśnie do tradycji, do ideologii OUNUPA. Na tym buduje swoją tożsamość. Stawiane są pomniki, bandery niemal w każdym mieście ukraińskim. To my ściągamy zbrodniarzy z tabliczek naszych miast, oni ich wprowadzają. Stepan Bandera jest jednym z morderców, zbrodniarzy ukraińskich. Dlatego wydaje mi się zasadne, mówiąc o stosunkach polsko-ukraińskich, jakże też trudnych, dzisiaj chyba niewiele o tym mówiliśmy i nie wiem, czy zdążymy jeszcze powiedzieć. Natomiast jest to kwestia bardzo aktualna. Oczywiście spotkałem się z poglądem, że tych roszczeń nie powinniśmy się domagać od państwa ukraińskiego, ale od kogoś innego. Piotr Szubarczyk, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział Gdańsk, powiedział, że adresatem tych naszych roszczeń za ludobójstwo wołyńskie powinni być Niemcy. Ponieważ oni wtedy tam rządzili, ponieważ wtedy tam było państwo niemieckie. To jest kwestia do dyskusji, ale rzeczywiście no, wydaje mi się, że nie możemy pomijać, nawet jeśli, załóżmy, jest to kwestia polityczna, dzisiaj podnoszenie tych spraw, to bardzo dobrze. Niech to będzie taka kwestia, natomiast jest to rana, która nie została wcale rana, która nie zakrzepła. To wciąż ponosimy skutki tego potrójnego ludobójstwa i Polska jest właśnie w takim miejscu, które wynika z i 1 września, i 17 września, i tego, co się stało na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nasz rozwój został po prostu zablokowany. Więc kwestią sprawiedliwości powinno być to, że my dzisiaj podnosimy te kwestie. Jeszcze jedna rzecz z tym związana. To jest polityka poprzednich władz Rzeczpospolitej. Polityka z jednej strony lewicy komunistycznej pod postacią rządu Marka Belki, a z drugiej strony polityka Platformy Obywatelskiej, która też, mimo że kiedyś nazywała siebie partią posierpniową, to de facto też jest partią postkomunistyczną. Oba te gabinety, jeden w roku 2004, drugi w roku 2015, stwierdziły, że Polska zrzekła się roszczeń wobec Niemiec. Ale jak Polska się mogła zrzec roszczeń, skoro Polski nie było? Była sowiecka kolonia PRL i sowiecka kolonia NRD. Wątpliwe jest w ogóle to, czy doszło do takiego spotkania przedstawicieli obu tych kolonii, bo to była niedziela, prawda? No, na ogół to się nie odbywa też w niedzielę. Ale załóżmy, że takie spotkanie było i coś tam podpisali, a dokument nie jest do dzisiaj znany. Ale okej, zgadzamy się, że taki fakt miał miejsce, ale to przecież nie jest wiążące dla nas w żaden sposób, bo Polska wtedy nie istniała, po prostu. Więc nawiązywanie do legalizowania tego aktu z 1953 roku przez rządy tej tak zwanej III Rzeczpospolitej jest po prostu haniebne. Zresztą znowu terminologiczna jeszcze uwaga, troszkę może obok, ale my mówimy bardzo często, że budowana jest teraz IV Rzeczpospolita. Ja się nie zgadzam, drodzy Państwo, z tym ujęciem. Moim zdaniem nie ma jeszcze trzeciej. My dopiero staramy się zbudować trzecią. Do tej pory był PRL. PRL w formie troszkę może złagodzonej, zliberalizowanej, PRL bis.
Trzecia Rzeczpospolita zaistnieje dopiero wtedy, jeśli my się odwołamy do tej drugiej Rzeczpospolitej, do jej tradycji, do jej systemu przede wszystkim prawnego, ustrojowego, konstytucyjnego. W tej chwili mamy prawo komunistyczne, wciąż, nawet nie postkomunistyczne. Polska jest fundowana wciąż na 17 września 1939 roku. I dlatego potrzebna jest zmiana konstytucji, tak jak zrobili to Węgrzy, żeby odnieść nasze państwo do państwa prawdziwie wolnego, niepodległego, czyli państwa przedwojennego. Węgrzy powiedzieli wprost, no nie mają nic wspólnego z państwem komunistycznym. To nie było ich, to było narzucone na sowieckich czołgach. Obce, to była sowiecka okupacja. My musimy zrobić dokładnie to samo. Budujmy Trzecią Rzeczpospolitą, może kiedyś czwarta będzie jeszcze potrzebna.